Bielizna termiczna, dwa kombinezony, kamizelka ratunkowa i kask. Założenie tego wszystkiego zajmuje Krzysztofowi mniej niż 2 minuty. Żołnierskie tempo. Tuż obok stoi jego Eurofighter, w pełni zatankowany i uzbrojony. Na granicy Estonii myśliwce NATO strzegą przestrzeni powietrznej i niemal codziennie napotykają rosyjskie samoloty. Gdy nadejdzie alarm, żołnierz musi znaleźć się w powietrzu w czasie krótszym niż 15 minut. To bardzo mało czasu, kiedy obsługuje się tak bardzo złożony system. Dla żadnego pilota nie jest również tajemnicą, że kiedy naprawdę śpisz w nocy i nagle usłyszysz dzwonek, twój puls po prostu skacze w górę. Pojawia się też adrenalina, bo oczywiście starasz się być gotowy i w pełni obudzony, obojętnie czy to jest w nocy, czy w ciągu dnia. Zawsze, kiedy tylko jest to konieczne, aby właściwie wykonać powierzone nam zadanie. Krzysztof Hachmeister jest w Estonii dowódcą niemieckiego kontyngentu w ramach misji NATO, która ma na celu wzmocnienie obrony nieba krajów bałtyckich. Pod jego dowództwem są 4 Eurofightery, ich piloci, a także personel naziemny i pomocniczy, w sumie około 150 żołnierzy. Ich zadanie to zabezpieczanie przestrzeni powietrznej nad 3 krajami, identyfikacja wrogich samolotów i utrzymanie ich poza przestrzenią powietrzną NATO. Łoskot myśliwców regularnie przetacza się nad głowami mieszkańców okolicznych miejscowości. To nie jest coś, co każdy chce usłyszeć, ale ludzie zdają sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji. Tymczasem mechanicy robią swoje, pracują przez całą dobę, aby zapewnić ciągłą sprawność myśliwca. Tysiące części, ponad 40 różnych komputerów, to wszystko musi być na bieżąco sprawdzane i konserwowane. Na każdą godzinę w powietrzu przypada wiele godzin pracy na ziemi. Jedna godzina lotu kosztuje 74 tysiące euro, także uzbrojenie jest niezwykle drogie. Tutaj mamy rakietę na podczerwień Iris-T. Po oznaczeniu widać, że to rakieta ostra. Cecha szczególna, wewnątrz znajduje się silnik rakietowy. Po jego odpaleniu rakieta wystartuje z tej prowadnicy i poleci w kierunku celu. Estonia, Łotwa, Litwa. Żadne z 3 państw bałtyckich nie posiada samolotów bojowych. Od momentu przystąpienia do NATO w 2004 roku zadanie to przejęli sojusznicy, a odkąd Rosja zajęła Krym w 2014, natowskie myśliwce latają także z bazy w Estonii. Widać, że kraje NATO są obecne. Są one obecne nie tylko w regionie krajów bałtyckich, są obecne także w Polsce, są obecne na południu, w Rumunii, aż do Morza Czarnego. Obecność NATO stała się również bardziej widoczna dla rosyjskich sił zbrojnych. Po prostu chcemy pokazać, tutaj są czerwone linie, jesteśmy tu i jesteśmy gotowi. Rosyjskie samoloty wojskowe są niedaleko. Na północ od estońskiego wybrzeża znajduje się jeden z ich głównych szlaków komunikacyjnych. W większości latają bez transponderów, czyli urządzeń przekazujących informacje i dane o locie. Nie utrzymują też kontaktu z kontrolerami ruchu lotniczego na ziemi, co stanowi potencjalne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Piloci wojsk lotniczych NATO mają za zadanie przechwycić i zidentyfikować takie maszyny. To dla nich traumatyczne, bo nie znają toru lotu ani zamiarów rosyjskiego pilota. Nie mają z nim żadnego kontaktu. Hachmeister mówi, że on i jego żołnierze długo trenowali do tej misji. Są przygotowani na wszystkie możliwe sytuacje. Misja Niemców zakończy się w kwietniu. Wtedy zostaną zastąpieni przez brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne.